Dalej stoi. Zobaczcie, piękny, obsrany teraz już przez ptaszki. No i jeszcze lepiej wygląda. Pięknie, pięknie, pięknie. No niech dalej stoi, niech dalej gnije. Tak trzeba z polonezami, niech dalej gnije. No zobacz, przecież w środku śmietnisko zrobił. Skoro ty taki sympatyk polonezów, no, to może najpierw odkupię. No można kartkę zostawić. Odkupię i daj to się. Zobaczymy, czy zadzwoni. No tylko ciekawe, czy on w ogóle do niego przyjdzie. Zobacz, w jakim on jest stanie. No przecież to tragedia jest. No ten ptak tutaj na środku to dobre łajno zrobił. Dobrze się załatwił. Tak jest, niech polonezy gniją dalej. Weź, sam masz polonezę i... No, ale to ja mówię, ja to mówię z ironią przecież. No, niech gnie, no wiem, niech gniją dalej, tak? Dbajcie o samochody. Będą dalej obsrane przez ptasie kupy. Tak jest. Ciekawo, ile by kosztowało wymontowanie go. No, to zależy, no. Skąd ja mogę wiedzieć? No, przecież tutaj może być wszystko do wymiany, ale... On jest brudny, nie widać rdzy. On jest brudny, tylko cholerę rdzy to nie widać za bardzo na nim. A umycie? No to co, to na myjnie zajedziesz i umyjesz. Ale to byłoby kilkaset... Nie, czemu kilkaset? Sam wymyjesz i masz.